podstawówce czułem się trochę inaczej. Było 6 klas i niektórzy chłopcy mieli po 12 lat. Wszyscy mieszkaliśmy w biednych dzielnicach. Zacząłem wreszcie chodzić do łazienki, ale tylko na siku. Pani w klasie opowiadała nam o George'u Washingtonie i wiosce Folly Forge. Na głowie miała kunsztowną, siwą perukę. Często biła nas po łapach linijką, kiedy uznała, że jesteśmy niegrzeczni. Chyba nigdy nie chodziła do łazienki. Nienawidziłem jej. Codziennie po lekcjach jacyś dwaj starsi chłopcy zaczynali się bić. Bili się pod samym płotem za szkołą, tam gdzie nauczyciele w ogóle nie zaglądali. Szanse nigdy nie były równe. Zawsze większy bił mniejszego, kładał pięściami i wgniatał w płot. Mniejszy próbował się bronić, ale nie miał startu. Już po chwili krew płynąca z twarzy zalewała mu koszulę. Ci mniejsi zbierali cięgi w milczeniu. Nigdy nie prosili o litość, ani nie skamlali. W końcu większy chłopak cofał się i było po sprawie. Wszyscy szli do domu razem ze zwycięzcą. Ja wracałem sam, szybkim krokiem z kiszkami pełnymi kupy. Póki trwały lekcje, a potem bójka, ani razu sobie nie ulżyłem. Zwykle mi się zresztą odechciewało, zanim wróciłem do domu. Przez jakiś czas nawet mnie to niepokoiło. Okrążali mnie, a ja obracałem się w koło. Zawsze miałem kilku za plecami. Wiedziałem, że będę musiał się bić. I to z kiszkami pełnymi kupy. Byłem równocześnie przerażony i spokojny. Nie rozumiałem, o co im chodzi. Otaczali mnie kręgiem, a ja obracałem się w miejscu. Trwało to dość długo. Wywrzaskiwali jakieś świństwa, ale nie słyszałem słów. Wreszcie cofnęli się i odeszli ulicą.